pana Klażuka, który jest prezesem, i Pawła Grzegorczy, który to wszystko aranżował też, żeby to się dzisiaj tu wszystko odbyło. Witam was serdecznie i mam nadzieję, że skorzystacie z tych ładnych informacji, które otrzymamy za chwilę od pana doktora Teofila Lachowicza. Piękne wiadomości, piękne informacje, które na pewno nam się przydadzą, ażeby poznać troszeczkę historię stulecia niepodległości naszego kraju Polski. Dlatego dziękujemy panu doktorowi, że łaskawie zechciał przyjąć nasze zaproszenie, że zgodził się, ażeby ten wykład nam dać, i jesteśmy bardzo wdzięczni. Ponieważ wypada, żeby na początku rozpocząć jakoś tak oficjalnie, to może powstaniemy i zaśpiewamy hymn Polski, kochani, bo wypada na stulecie odzyskania niepodległości, żeby przeczytać, odśpiewać. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy żyjemy, co na obca przemówiła, szczerze odbierzemy. Marsz, marsz Polski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Tatrę, będzie Polakami, dam nam przykład Polakami, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Jak Szwajcarski do Poznania, po szwedzkim zaborze, na ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Już sam ojciec do swej wasi mówi zapłakany, słucha jego powód nasi, biją karawany. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Oddaję głos teraz panu doktorowi Lachowiczowi. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że mam okazję z państwem się spotkać. Tu zapewne wykład. To nie będzie wykład, to będzie bardziej taka opowieść o wzbogacona naprawdę dużym materiałem ilustracyjnym pochodzącym z naszego archiwum. Ja pochodzę, reprezentuję tutaj Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, najstarszą polską organizację weterańską w świecie, która 97 lat już działa, nieprzerwanie. Były starsze organizacje, ale one już zniknęły, już ich nie ma. Natomiast Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej działa do tej pory, założone w 1921 roku. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że tą organizację stworzyli byli Sokoli. A pierwszym prezesem naszej organizacji był dr Teofil Starzyński, wieloletni prezes Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce.
o czym zresztą będę dzisiaj mówił. Mój strój to jest strój organizacyjny naszego stowarzyszenia. Zwracam uwagę na nakrycie głowy. Furażerka koloru błękitnego. To jest nawiązanie do tradycji, właśnie do żołnierzy ochotników z Ameryki, ponad 20 tysięcy ochotników z Ameryki, którzy zgłosili się do Armii Błękitnej, Armii Polskiej we Francji w czasie I wojny światowej. I stąd właśnie ten element, właśnie ta błękitna furażerka, przypominająca właśnie korzenie właśnie naszej organizacji, naszego stowarzyszenia. Proszę Państwa, jesteśmy obecnie w trakcie wielkich wydarzeń związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. A my tutaj w Stanach Zjednoczonych już od ubiegłego roku obchodzimy stulecie czynu zbrojnego wychodźstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, ogólnie mówiąc, czynu zbrojnego wychodźstwa polskiego w Ameryce. I dlaczego akurat te lata? Bo od roku 1917, od października 1917 do połowy lutego 1919 tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady trwała akcja rekrutacyjna właśnie do Armii Polskiej we Francji. I na pamiątkę tamtych wydarzeń sprzed 100 lat obchodzimy to stulecie. Jak do tego doszło? No, musimy się wrócić troszeczkę do tyłu, a więc właśnie przełom XIX i XX wieku. W owym czasie naprawdę była to masowa emigracja z ziem polskich, które znajdowały się pod trzema zaborami obcych mocarstw. I do Stanów Zjednoczonych naprawdę była masowa emigracja z ziem polskich. Tu widzimy charakterystyczny obraz, można rozpoznać naszych rodaków, głównie emigracja wiejska, widzą właśnie symbol wolności, staturę. I teraz tak, proszę Państwa, na przełomie XIX i XX wieku Stany Zjednoczone to możemy nazwać jako czwartą dzielnicą Polski. Dlaczego czwartą? Trzy dzielnice pozostały w Europie, ale one były pod obcymi zaborami. Prześladowania Polaków w zaborze pruskim, rosyjskim. Jeszcze największa swoboda była w Galicji, w zaborze austriackim, ale swobody pełnej w Galicji też nie było. I teraz szacuje się, że przed I wojną światową populacja tego elementu polskiego tutaj w Stanach Zjednoczonych to osiągnęła gdzieś tak, historycy szacują, do 3 milionów. Do 3 milionów osób. Na tyle, prawda, mówiono po prostu liczebność polskiej grupy etnicznej tutaj w Ameryce. No i największe skupiska, gdzie Polacy byli, głównie przede wszystkim wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i pogranicze amerykańsko-kanadyjskie. I oczywiście największe skupiska, gdzie Polacy mieszkali, to Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Virginia, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, Minnesota i Wisconsin. No i oczywiście największe miasta, gdzie Polaków się spotykało, to oczywiście na pierwszym miejscu było Chicago, potem New York, Philadelphia, Detroit, Buffalo, Cleveland, Pittsburgh, Milwaukee. I teraz tak, ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych była największa wolność dla Polaków, bo jak tu Polacy przybywali, naprawdę, mogły zakładać organizacje różnorodne. Poza tym wydawano polską prasę o różnym odcieniu, nieraz zabarwieniu politycznym. I co jest szalenie ważne? Nie było cenzury. A przecież pod zaborami to było podstawowe zjawisko. Tutaj działała po prostu pełna wolna prasa. Dlatego jak grzyby po deszczu wyrastały, tworzone były różne organizacje polskie. Kilkadziesiąt ich powstało. Najważniejsze, największe z nich to oczywiście Związek Narodowy Polski, Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie, Związek Polek w Ameryce oraz Związek Sokolstwa Polskiego w Ameryce.
I teraz tak, Polacy jak tutaj przyjechali do Sanoszu, to w pierwszej kolejności budowali kościoły. Bo to był nieodłączny element ich życia po prostu na ziemiach polskich. Była to emigracja bardzo biedna. Przyjeżdżając tutaj, oni się często zapożyczali. Całe rodziny się zapożyczały nieraz, żeby chociaż jednego swojego przedstawiciela wysłać do Ameryki. I mimo to, że jak oni tutaj przyjeżdżali, bez znajomości języka, bez jakiegoś fachu dobrego, wykonywali najgorszą pracę, najmniej płatną, a mimo to oni byli szalenie ofiarni na cele polskie. Przede wszystkim właśnie budowali kościoły, a przy kościołach zaraz budowano polską szkołę. I siostry Felicjanki miały tutaj ogromne zasługi dla szkolnictwa polskiego. Naprawdę, ogromne zasługi. I teraz tak, proszę Państwa, spośród tych organizacji, które wymieniłem, wszystkie te organizacje, może jeszcze cofnę, tutaj, na samym dole, wszystkie te organizacje w swoich statutach organizacyjnych miały przede wszystkim to, że będą działać na rzecz odzyskania wolnej i niepodległej Polski, czyli niepodległości. Ale tylko jedna z tych organizacji, wymieniono to na samym końcu, Związek Sokolstwa Polskiego, tutaj w Ameryce, podjął konkretne działania o charakterze paramilitarnym, wojskowym. Czyli wiedzieli, że jeżeli się myśli o wywalczeniu wolności, niepodległości, niestety trzeba chwycić za broń. A wcześniej trzeba młodych ludzi, którzy będą chcieli walczyć, trzeba ich do tego przygotować. I oni ten wysiłek podjęli tutaj na terenie Ameryki, na terenie Stanów Zjednoczonych. Sokoli, ta organizacja powstała w Lwowie, potem przewieziona z emigrantami na grunt amerykański, jakby przeflancowani się tutaj do Ameryki i doskonale się rozwinęli. Tu mamy grupę sokołów z Chicago, w strojach jeszcze przywiezionych właśnie z Galicji, z ziem polskich. Była to organizacja przede wszystkim o charakterze gimnastyczno-sportowym. Austriacy się na to zgodzili. Mówili, o, młodzi Polacy chcą ćwiczyć, chcą trenować. Bardzo dobrze. Będzie świetny rekrut do armii austriackiej. Prawda? I widzimy tutaj rzeczywiście ten charakter sportowy. Była to takie pokazowe, można powiedzieć, imprezy, zbiorowy sport, jakaś musztra, ćwiczenia gimnastyczne. Osobiście ja nie lubię czegoś takiego, ale tak to kiedyś właśnie wyglądało. No doskonale to się nadaje, bo to wymaga zdyscyplinowania, karności dla wojska i idealna sprawa. I proszę popatrzeć, w roku 1912 dochodzi do połączenia dwóch zwalczających się takich odłamów w sokolstwie. Wiadomo, jak to jest w organizacjach. Dzielą się, kłócą się. W roku 1912 dochodzi do połączenia dwóch skłóconych ze sobą po prostu grup sokoli. Powstaje Związek Sokolstwa Polskiego w Ameryce. I zawołanie tej organizacji czołem ojczyźnie, szponem wrogowi. I tu widzimy symbol sokoła. Sokół trzyma w szponach ciężarek gimnastyczny. To pokazuje na sportowy charakter tej organizacji, ale w tle, proszę popatrzeć, kosę w nawiązaniu do kosynierów Kościuszki i karabin. To już wskazuje na to po prostu, w jakim kierunku ta organizacja będzie zmierzać. No i to, że ten sokół rozrywa kajdany niewoli. I proszę Państwa, właśnie w 1912 roku prezesem tej organizacji Związku Sokolstwa Polskiego zostaje dr Teofil Starzyński. Pierwszy Polak, który ukończył studia medyczne w stanie Pensylwania.
jako lekarz doskonale wiedział, czym jest sport dla młodych ludzi. Bo młodzi ludzie garną się do organizacji. Nie było wtedy telewizji, nie było internetu, prawda, radia i tak dalej. Nic dziwnego, że młodzież męska chętnie do tej organizacji wstępowała. I dr Teofil Starzyński na bazie tej organizacji sportowej zaczął tworzyć tak zwane drużyny bojowe Sokolstwa Polskiego. Czyli już taką jakby formację paramilitarną. I wprowadzono, proszę Państwa, zajęcia już typu wojskowego. A więc posługiwanie się bronią, musztra, wydawanie rozkazów. Kto ich uczył? Ano, uczyło ich dwóch instruktorów z armii Austriackiej. Byli to oficerowie rezerwy w stopniu kapitana, już nie byle co. Między innymi tu na zdjęciu z lewej strony widoczny jest Witold Ryliński. I widzimy tutaj jedną z grup z Pensylwanii w ubiorach sokolich, ale jeszcze tych, jakie z Polski oni po prostu posiadają. A jak zaczęły się tworzyć drużyny bojowe, no to już każdy z sokołów, który chciał do tej drużyny przystąpić, sam musiał sobie kupić takie umundurowanie, takie państwo widzą. Czyli mundur, broń, prawda, specjalny tornister. Niczego nie otrzymywali za darmo, bo jak do wojska się idzie, to w wojsku żołnierz dostaje wszystko po prostu, całe oporządzenie. A tutaj sami musieli za to zapłacić, musieli to kupić, zapłacić. A ciężko pracowali. I jeszcze mieli siły i im się chciało, żeby po prostu w niedzielę na przykład brać udział w zajęciach tych sokołów. Proszę bardzo, tu mamy ćwiczenia drużyny bojowej w Chicago w 1913 roku. Zajęcia prowadzą dwaj naczelnicy sokolstwa. Jan Bartmański po środku tu stoi, oznaczony numerem pierwszy, i Witold Ryliński. Tu z kolei mamy podobny taki kurs wojskowy, Norwich, Connecticut. I tu widzimy jednego też znanych działaczy sokoli, Wojciech Albrecht. Tutaj widzimy. A tutaj Jan Bartmański, już nam znany. Proszę bardzo, ćwiczenia sokołów tuż przed wybuchem I wojny światowej. A więc strzelanie, manewry wojskowe, proszę bardzo. Tak to wyglądało. Co jest ciekawe, w tamtych czasach to można było robić. Nikt Polaków tutaj nie prześladował za to, że oni broń kupują, oddziały swoje jakieś tworzą, prawda? Dzisiaj to raczej by było to niełatwo coś takiego zrobić. Proszę bardzo, ćwiczenia pokonywania przeszkód terenowych. A więc młodzi Polacy tutaj szykują się do przyszłych działań wojskowych. Zresztą tutaj trzeba wspomnieć, wśród tych sokołów wielką rolę odgrywali sędziwi, staruszkowie, weterani z powstania styczniowego. Było ich kilkunastu tutaj w Stanach Zjednoczonych i co jest ciekawe, oni też się garnęli do tego sokolstwa. Dlaczego? Ciągnęło wilka do lasu, bo oni widzieli, że tutaj jest jakaś przyszłość właśnie w sokolstwie, w tych drużynach bojowych. I ci sędziwi weterani do tych młodych chłopaków mówili: wy dokończycie to, co myśmy zaczęli. To było przekazanie tej sztafety po prostu walki o niepodległość Polski. I ci weterani z Powstania Styczniowego cieszyli się ogromnym szacunkiem właśnie wśród młodych sokołów. No i proszę Państwa, kiedy wybucha I wojna światowa w Europie, to tutaj w Stanach Zjednoczonych jest wielkie poruszenie. Ogromne poruszenie. Bo sokoli rzeczywiście je przygotowują, a jak zaczęły te drużyny bojowe powstawać, to liczebność sokolstwa w ciągu 2 lat, to jest ewenement, skoczyła ponad 100%.
ciągu zaledwie dwóch lat, jak dr Teofil Starzyński został prezesem Sokolstwa, ta organizacja liczyła około 12 tysięcy członków, po dwóch latach liczyła już ponad 25 tysięcy członków. Rzecz niebywała. I to piękne zdjęcie, to jest tylko zresztą fragment, bo to jest duże, panoramiczne zdjęcie, zjazd naczelników gniazd i okręgów Sokoli. To pokazuje naprawdę wielkość tej organizacji. Tu siedzi dr Teofil Starzyński, prezes Sokolstwa, Wincenty Smołczyński, weteran z Powstania Styczniowego. Proszę popatrzeć, są też dziewczęta, sokolice. Też się garnęły do czynu. A więc to już był naprawdę taki nastrój wielkiego takiego wzmożenia patriotycznego tutaj w Stanach Zjednoczonych. Inne zdjęcie z tego samego wydarzenia, właśnie z tego zjazdu, pokazywane właśnie były ćwiczenia Sokole i widzimy tutaj nasze drużyny bojowe. I to, co mówiłem, proszę popatrzeć, w ciągu dwóch lat liczebność tej organizacji podwoiła się wręcz. I proszę Państwa, to, co Polacy zaczynają tu robić, organizować i tak dalej, Amerykanie obserwują, prawda? I kiedy doszło do wybuchu konfliktu amerykańsko-meksykańskiego, to dr Teofil Starzyński, jako prezes Sokolstwa, wpadł na pomysł, żeby po prostu tych młodych sokołów naprawdę wykorzystać i żeby oni mogli wziąć udział w prawdziwym konflikcie wojennym, czyli w wojnie. Po co? Żeby zdobyli doświadczenie wojenne, już prawdziwie wojskowe, wojenne to doświadczenie. I po prostu zabiegał o to u najwyższych władz amerykańskich, no, żeby taką możliwość sokoli dostali. Doszło nawet do tego, że 10 lutego 1915 roku dr Teofil Starzyński no, otrzymał po prostu audiencję w Białym Domu. Rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Wilsonem. Zresztą to nie było, jak się potem pokazało, pierwsze spotkanie, ale w każdym bądź razie po tym spotkaniu dr Teofil Starzyński krótką notatkę sporządził i napisał, audiencja trwała przeszło pół godziny. Prezydent wyraził się bardzo życzliwie o całej sprawie, chodzi o niepodległość Polski, i przyrzekł, że jeśli rząd Stanów Zjednoczonych będzie brał udział w Kongresie Pokoju, to delegat Stanów Zjednoczonych będzie popierał sprawę Polski o ile możności. I proszę Państwa, trzeba przyznać, że prezydent Wilson słowa dotrzymał. To się rzadko w polityce zdarza, ale prezydent Wilson słowa dotrzymał, bo po pierwszej wojnie światowej na konferencji pokojowej w Paryżu rzeczywiście prezydent Wilson bronił też, popierał sprawę niepodległości Polski. I to jest też ciekawa sprawa, bo jak mówi się o odzyskaniu niepodległości Polski, tu jest piękna wystawa przed wejściem do fundacji, Ojcowie Niepodległości. Jednym tchem się wymienia właśnie Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos, Daszyński i tak dalej. A o Starzyńskim się nic nie mówi, nic się nie pamięta. A była to osoba, która miała po prostu duży wkład, jeżeli chodzi o walkę o niepodległość Polski, docierając jeszcze wcześniej, lobując na rzecz niepodległej Polski właśnie no, na najwyższym szczeblu, w bezpośrednich rozmowach o wiele wcześniej niż to Paderewski czynił. A nawiasem mówiąc, to właśnie dr Teofil Starzyński popychał Paderewskiego, inspirował go, żeby właśnie tą sprawę w rozmowach kolejnych z prezydentem Stanów Zjednoczonych poruszać. W historii tego jakoś nie ma. W opracowaniach historycznych o tym się nie mówi. Ale tak było. I proszę Państwa, tu mamy właśnie ładne zdjęcie z 1915 roku. Właśnie Ignacy Jan Paderewski z żoną Heleną, z sokołami, z drużyny bojowej, numerem 9, oznaczony dr Teofil Starzyński. Tak. Cały czas sokoli po prostu szkolą się. W Europie trwa wojna. Zaborcy wzięli się za łby, na co Polacy czekali ponad 100 lat. A tutaj w Stanach Zjednoczonych
Sokolstwo non-stop prowadzi po prostu zajęcia o charakterze wojskowym. I to w różnych stanach. I tu mamy, proszę bardzo, zdjęcie z Nowej Anglii. I znowu naczelnik Jan Bartmański, on tutaj stoi, prowadzi zajęcia dla Sokołów. Sokoli mieli problem. Brakowało im kadr, bo ta organizacja się rozrastała, a naprawdę brakowało im instruktorów do szkolenia po prostu tej młodzieży Sokolej. I w tym celu po prostu dogadano się z Kanadyjczykami, żeby urządzić po prostu taki kurs oficerski dla Sokołów ze Stanów Zjednoczonych. I proszę Państwa, 1 stycznia 1917 roku 23 najbardziej znanych, aktywnych prezesów okręgu, no działaczy Sokoli, takich młodych, wybijających się, oni nagle zniknęli. Nikt nie wiedział, co się stało. 23 najbardziej znanych, aktywnych działaczy, no nie ma. Nikt nie wie, co się z nim stało. Wtedy mówiono językiem staropolskim, stracili się. Prawda? Nie będą wiedzieć, stracili się. Stąd to określenie straceńcy. A oni po prostu nielegalnie przedostali się do Kanady i tam w Toronto odbyli pierwszy kurs oficerski. Ten kurs trwał do końca maja 1917 roku. Tu mamy zdjęcie, niekompletna grupa, ale wśród nich jest Andrzej Małkowski. Proszę popatrzeć. Andrzej Małkowski, po prostu założyciel, twórca polskiego skautingu. To są prymusi tego kursu w Toronto. Między innymi Józef Sierociński, Wincenty Skarżyński, Wojciech Albrecht i tutaj kadet Wiącek. Bo ten akurat zginął zamordowany w Katyniu. Takie też były losy. A Wincenty Skarżyński też dostał się do niewoli sowieckiej w 1939 roku. Też został przez NKWD zamordowany. I teraz tak, proszę Państwa, ci najlepsi, dwóch, tak jak było ich chyba czterech najlepszych, co ukończyli ten kurs w Toronto, wysłano do Cambridge Springs. Było to takie kolegium Związku Narodowego Polskiego w Pensylwanii. Rodzaj jakby takiej wyższej uczelni dla młodzieży polskiej. I tutaj zorganizowano właśnie szkołę podchorążych Sokolstwa Polskiego. Czyli ci świeżi absolwenci z Toronto natychmiast świeżo nabytą wiedzę przekazywali dla młodych po prostu Sokołów. I oni z kolei potem mieli prowadzić zajęcia z zupełnie nowym narybkiem. I tutaj na zdjęciu widzimy Józef Sierociński, komendant tej szkoły podchorążych Sokolstwa Polskiego w Cambridge Springs, obok Wojciech Albrecht. Obydwaj byli absolwentami, tu jeszcze widzę Adamczak też, oni byli absolwentami tego po prostu kursu w Toronto. Ta szkoła działała przez 7 miesięcy i przez te 7 miesięcy ukończyło tą szkołę 389 podchorążych. Tak? To już wysiłek był naprawdę znaczący. Już było prawie 400 świeżo wykształconych instruktorów, to już rzeczywiście po prostu sprawa szła do przodu. To była duża rzecz. I ci, co tą szkołę w Cambridge Springs ukończyli, oni potem w większości wszyscy zostali oficerami w Armii Polskiej we Francji w okresie późniejszym. No i tutaj na zdjęciu widzimy Józefa Sierocińskiego, komendant tej szkoły, Wojciech Albrecht, prowadzą, prawda, Sokołów na zajęcia. W czasie, jak ten kurs działał w Cambridge Springs, doszła z Francji długo oczekiwana wiadomość. 4 czerwca 1917 roku prezydent Francji Poincaré wydał dekret
o utworzeniu Armii Polskiej we Francji. To była wielka sprawa, że wreszcie po tylu latach niewoli oficjalnie powstaje Armia Polska na terenie Francji. Francuzi tą armię po prostu od początku finansowali, dali też kadrę oficerską, bo nie było oficerów polskich we Francji. Francuzi dali, łącznie z dowódcą tej armii był Francuz generał Archinon. No i tutaj w Stanach Zjednoczonych w 17 roku powstaje komisja wojskowa, zaczyna się wielki ruch. Chodzi o to, żeby przygotować po prostu rekrutów, ochotników tu z Ameryki, z Kanady, którzy by chcieli pojechać do Francji i wstąpić do tej armii. Z Francji przyjeżdża major Józef Kozłowski, w środku już w błękitnym mundurze, bo to od koloru mundurów nazywano błękitną armią. No i oczywiście widzimy Teodora Helińskiego, no, prezes tej największej organizacji tutaj w Stanach Zjednoczonych. No i po prawej stronie ten właściwy twórca czynu zbrojnego wychodźstwa polskiego w Ameryce, dr Teofil Starzyński. No i proszę bardzo, tu mamy zdjęcie pokazujące zjazd oficerów rekrutacyjnych. Bo żeby stworzyć system rekrutacji, trzeba było przygotować całą strukturę, żeby to dobrze funkcjonowało. I od czerwca do października przygotowywano właśnie strukturę rekrutacyjną. I proszę bardzo, widzimy tu już oficerów rekrutacyjnych. To są głównie właśnie ci oficerowie, którzy skończyli ten kurs w Toronto, a także i inni, którzy ukończyli między innymi tą szkołę w Cambridge Springs. Tu siedzi dr Teofil Starzyński w środku, Józef Sierociński, już nam znany, prawda? A tutaj z Francji przyjechał Wacław Gąsiorowski, znany pisarz historyczny, autor Huraganu, po opowieści z okresu wojen napoleońskich. No i oczywiście wszyscy oficerowie w błękitnych mundurach, bo sam wygląd polskiego oficera z armii we Francji, więc dobrze umundurowany, dobrze się prezentuje, to działało bardzo zachęcająco właśnie na Polaków mieszkających tutaj. Chodziło o tak zwany, ten, jak się mówi, no, propagandę PR i o to bardzo dbano. Proszę Państwa, również polscy artyści włączyli się do tych przygotowań do akcji rekrutacyjnej. Jednym z nich był Władysław Teodor Benda, znany polski artysta plastyk, który tworzył w Nowym Jorku. Był szalenie popularny, znany był z tego, że projektował kolorowe okładki do magazynów amerykańskich, tygodników, które w Nowym Jorku się ukazywały. Bardzo dobrze zarabiał, świetnie mu się powodziło i swój talent również dał na rzecz sprawy Polski. On był właśnie autorem najsłynniejszych plakatów z okresu akcji rekrutacyjnej. Najsłynniejszy plakat, to widzimy tutaj po prawej stronie, żołnierz w błękitnym mundurze idący do ataku. Bardzo udana praca. Spotyka się to na wielu reprodukcjach. Powiem Państwu, że parę lat temu byłem w Paryżu i poszedłem do Pałacu Inwalidów, gdzie obecnie jest takie najbardziej znane, najlepsze muzeum wojskowe Armii Francuskiej. I zwiedzając po prostu dział tam z czasu I wojny światowej, nagle idę i na ścianie widzę ten plakat, aż mnie zamurowało. To świadczy, że jednak ten plakat ma swoją urodę również pod względem artystycznym. No i w październiku 1917 roku, kiedy przygotowano po prostu tą całą strukturę rekrutacyjną, rozpoczyna się rekrutacja do Armii Polskiej we Francji. Oczywiście wymagało to dużo zabiegów też takich do dyplomatycznych, rozmów z Amerykanami, ale
były różne przeszkody, Amerykanie niezbyt chętnie się na to zgadzali, bo bali się, że jak Polacy zaczną, to inne grupy etniczne będą chciały coś podobnego robić, ale Polacy jednak te przeszkody pokonali, byli uparci w dążeniu do celu. Amerykanie pozwolili na rekrutację, ale nie zgodzili się, żeby obozy wojskowe już Armii Polskiej, żeby nie zgodzili się, żeby takie obozy mogły być na ziemi amerykańskiej. I dlatego taki obóz wojskowy, treningowy, powstał tuż przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi, jak jest rzeka Niagara, to po drugiej stronie tej rzeki, w miejscu, gdzie rzeka Niagara wpływa do jeziora Ontario, na wysokim kanadyjskim brzegu, jest takie śliczne, malownicze miasteczko o nazwie Niagara on the Lake. Tam zgodzili się po prostu Kanadyjczycy i powstał obóz taki treningowy, obóz Kościuszko, już sama nazwa mówi, że to był obóz polski. Ale tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych powstaje 47 centr rekrutacyjnych. A więc w największych miastach, gdzie była największa populacja właśnie polska, takie centra, bo to jest akurat zdjęcie zrobione, bardzo znane zresztą, przed centrum rekrutacyjnym numer 2 w Chicago. No i piękny plakat, Polacy do broni, prawda, Armia Polska we Francji. Tak. Natomiast w mniejszych miejscowościach, w mniejszych skupiskach to tworzono tak zwane stacje rekrutacyjne. No a więc proszę bardzo, tymczasowa, prowizoryczna, namiot postawiono, flagę czerwono-białą, bo tak okazuje się, w tamtych czasach używano te kolory, nie biało-czerwono, czerwono-białą. No i napis, i proszę bardzo, i widzimy tutaj trzech oficerów rekrutacyjnych w błękitnych mundurach. To oczywiście miało zachęcić młodych ludzi do wstępowania do tej armii. No i wielką rolę odgrywali również duchowni. Widzimy tu również osobę duchowną. Rzeczywiście w polskich parafiach duchowni włączali się po prostu w tą akcję rekrutacyjną. Ba, jeden z nich, ksiądz Lucjan Bujnowski w New Britain w Connecticut, został nawet oficerem rekrutacyjnym. Absolutny ewenement. A pan został oficerem rekrutacyjnym właśnie młodych chłopaków do Armii Polskiej we Francji. A inni kapłani nie chcieli na przykład ślubów dawać dla młodych chłopaków. Mówi, o nie chłopie, nie. Ty pierwszy zapisz do wojska, idź wstąp do Armii Polskiej, wrócisz wtedy, będziesz się żenił. Nie teraz. Tutaj widzimy, jak ochotnicy składają przysięgę. Tak, uroczysty moment. A jak była większa grupa, to udawano się na przykład Chicago pod pomnik Tadeusza Kościuszki i całą grupą składano przysięgę. Warto przeczytać rotem tekst tej przysięgi. Uroczyście przysięgam ojczyźnie mojej, Polsce Zjednoczonej i Niepodległej, na lądzie, w wodzie i na każdym miejscu, wiernie, uczciwie, ze wszystkich sił moich służyć, a honorowi i tradycjom nieskazitelnym Armii Polskiej w niczym nie uchybiać, przełożonych i dowódców słuchać, dawane rozkazy i przepisy wykonywać, w wojnie obecnej walczyć za zjednoczoną i niepodległą Polskę do ostatniej kropli krwi, a żołnierzy armii sprzymierzonych, walczących o wyzwolenie ludów, uważać za swych braci i w ogóle tak się zachowywać, aby mógł żyć, umierać jako mężny i prawy żołnierz polski. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Piękny tekst przysięgi. Ci, co byli w czasach PRL-u, LWP i też przysięgę składali, to mogą porównać, jaki był charakter roty przysięgi, prawda? Coś wiem na ten temat. Proszę bardzo. Tu mamy pożegnanie pierwszej grupy ochotników z Bridgeport, Connecticut. Tutaj na zdjęciu, oczywiście zawsze to była uroczysta msza święta, tu akurat po mszy świętej zrobili sobie
pamiątkową fotografię. Tu stoi oficer Wróblewski, absolwent tego pierwszego kursu z Toronto, jeden z tych straceńców tak zwanych, i grupa ochotników, która ma się udać do Kanady, do tego obozu treningowego. Proszę bardzo, już wspominałem o tym księdzu Bujnowskim z New Britain, ten, który był oficerem rekrutacyjnym. To jest akurat zdjęcie, które pokazuje pożegnanie ostatniej grupy ochotników właśnie z New Britain. To było zdjęcie zrobione chyba w styczniu 1919 roku. To było pożegnanie ochotników z Buffalo, bo po mszy świętej udawano się gdzieś po prostu na dużą jakąś salę, gdzie jakaś organizacja polska miała do dyspozycji, i zbiorowy, uroczysty obiad dla tych ochotników. Trochę zdjęć właśnie tych ochotników z różnych miejscowości, tu akurat z Jackson, Michigan. O, państwo są z Gniazda Sokołów. To jest zdjęcie zrobione w okresie międzywojennym, w latach 20., ale to zdjęcie pokazuje, daje bardzo ważną informację. Gniazdo numer 31 Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce, to gniazdo było Detroit i jedyne gniazdo w Stanach Zjednoczonych, które z siebie dało aż 48 ochotników do Armii Polskiej, w tym 20 oficerów. Niesamowita sprawa. Także sokolstwo naprawdę piękne tradycje po prostu ma za sobą. Tu grupa ochotników z Holyoke w Massachusetts. No i proszę Państwa, to też sokoli z tych drużyn bojowych w mundurach. To są właśnie sokoli. Tu akurat grupa z Monessen, Pennsylvania. Bardzo charakterystyczne. Żegnaj nam Ameryko, prawda? Idziemy w zapasy z despotą Kaiserem. To zdjęcie zrobione nie wiem gdzie. Znalazłem w naszym archiwum nieopisane. No być może w Nowym Jorku, bo te fire stepsy to może. Ale bardzo ładne, bo pokazuje te transparenty, jakie po prostu trzymają ochotnicy. To pokazuje jasno i tu widzimy też trzech oficerów rekrutacyjnych, również pożegnanie jednej z tych grup ochotników. Tu grupa ochotników z Wilmington w stanie Delaware. Tu z Pittsburgha, z Pensylwanii. Tu akurat Youngstown, Ohio. Widzimy z różnych stanów i oczywiście sokoli. No i bardzo dużo mamy zdjęć w naszym archiwum z Chicago. Wiele grup zostało sfotografowanych, duże panoramiczne fotografie. I to akurat zdjęcie zrobione w Marianowie. Dzielnice w Nowym Jorku były nazywane tam, gdzie Polacy mieszkali, właśnie od nazwy kościoła, prawda? Jeżeli Kościół Świętej Marii, no to oczywiście Marianowo. Kościół Świętego Jacka, Jackowo. I tu ładne zdjęcia też z Chicago. Fragment, to jest również duże, wielkie zdjęcie, ale fragment, który szczególnie tak tutaj wykadrowałem. Dlaczego? Bo widzimy oficerów rekrutacyjnych, tu Jan Przystawa i tu siedzi weteran z Powstania Styczniowego, Marcin Kwiatkowski. On żegnał każdą grupę ochotników, która z Chicago wyjeżdżała. Na wielu fotografiach, które my mamy, on jest. No, chciałby bardzo pewnie też pójść, no ale niestety wiek już na to nie pozwalał. Ale to przynajmniej dodawał im otuchy i zawsze był na ich pożegnaniu. Proszę bardzo, tu siedzi ten nasz weteran Kwiatkowski. Kolejna fotografia. Mamy ich naprawdę, tych fotografii wiele. Przynajmniej popatrzmy na nie. Bo te zdjęcia właśnie zostały, no, zarejestrowały tych... Oto zdjęcie z Jackowa. W lipcu zrobione 1918 roku. A więc 100 lat temu. Kolejna grupa. I następna. Proszę bardzo.
O, tu siedzi znowu ten nasz znajomy, weteran. Tu proszę popatrzeć, ci, co wyjeżdżają do Kanady, każdy z nich otrzymał torbę, a w tej torbie oczywiście suchy prowiant na drogę. I oczywiście każdy miał biało-czerwoną opaskę z napisem ochotnik do Armii Polski. No i tu, o, widzimy tego naszego znajomego weterana, a także bardzo zasłużona sokolica. Akcji rekrutacyjnej, młoda dziewczyna z Wielkopolski pochodząca, Agnieszka Wisła. Jeszcze o niej usłyszymy. I kolejne grupy z Chicago. Proszę bardzo. To było wielkie wydarzenie, wielkie święto. Naprawdę. Dlaczego? Żegnano swoich synów, braci, narzeczonych. Oni jechali na wojnę. I sobie wszyscy doskonale zdawali sprawę, że na wojnie Pan Bóg kulę nosi. Nie wiadomo, czy oni wrócą. I często właśnie tu akurat orkiestra pana Wrońskiego, też ubrana w błękitne takie mundury, orkiestra ta odprowadzała tą grupę ochotników na dworzec kolejowy. Budziło to ogromną sensację, jak orkiestra dęta gra, prawda, to wszyscy się interesują, niekoniecznie tylko Polacy. Tak odprowadzano ochotników właśnie wyjeżdżających do Kanady. Buffalo, proszę bardzo, dziewczęta się też garnęły do akcji, nie brano do wojska, ale przynajmniej chciały pomagać tej akcji rekrutacyjnej. I widzimy taki oddział pomocniczy, kobiecy, sobie takie mundury uszyły, bardzo ładnie wyglądały i świetną rolę odgrywały w czasie akcji rekrutacyjnej. Tu grupa kobiet z Cleveland. Jedyne zdjęcie, jakie udało mi się znaleźć ze starej gazety pokazujące właśnie grupę ochotników z Kanady. Ogółem, proszę Państwa, w tych centrach rekrutacyjnych w okresie akcji rekrutacyjnej zapisano ponad 38 tysięcy ochotników. A trzeba wiedzieć, że Amerykanie taką przeszkodę bardzo poważną zrobili. Mianowicie mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat, mający już obywatelstwo amerykańskie, czy tak zwane pierwsze papiery, byśmy dzisiaj powiedzieli zieloną kartę, to oni musieli się zapisywać do armii amerykańskiej, nie do polskiej. A mimo to, mimo tego, tej wielkiej przeszkody, zapisało się ponad 38 tysięcy ochotników. Byłoby ich o wiele więcej, jeszcze raz może tyle, ale 38 tysięcy zarejestrowano i te rejestry są, dokładne wykazy. My nie mamy u nas spisy tych wszystkich ochotników, co się po prostu zapisało, ale były komisje wojskowe, byli lekarze, no i chłopie, o, ty się nie nadajesz, stan zdrowia ci nie pozwala, albo za stary jesteś, albo jesteś obarczony rodziną, ty musisz tu zostać i pracować, masz żonę i dzieci. Ostatecznie zakwalifikowano do odbycia tej służby wojskowej ponad 22 tysiące z tych 38. 22 tysiące i ich wysłano do Kanady. Z samej Kanady było około 350 zaledwie ochotników. Czyli absolutna większość to była ze Stanów Zjednoczonych. No i obóz treningowy, o którym już wspomniałem, w Niagara on the Lake. Obóz zorganizowany, tak, jak warunki letnie prawie, pod namiotami. A to już był październik, 14 listopad, grudzień, a oni mieszkali pod namiotami, w Kanadzie. Warunki były bardzo trudne, szczególnie listopad, co już deszcze padać. Oni w tych namiotach mieli takie drewniane podłogi, to nieraz się rano budzili w czasie deszczu, jakby to pływali po prostu w tych namiotach. Koce przemoczone, mundury i tak dalej. Nic dziwnego, że niektórzy nie wytrzymywali i uciekali, dezerterowali. Tacy też się znaleźli, ale nie bardzo mały procent, ale dezercje też były. No, proszę bardzo,
ubrani w kanadyjskie granatowe mundury i każdy z tych ochotników, proszę popatrzeć na czapkach, mają już polskiego orzełka. O takiego właśnie, z napisem, w szponach trzyma szarfę z napisem Armia Polska. I ten orzełek jest symbolem czynu zbrojnego wychodźstwa polskiego w czasie I wojny światowej. Orzełek zapomniany, nieznany. My staramy się teraz ten symbol przypominać, gdzie się da, na plakatach, książkach, opracowaniach, ten symbol, żeby on zaistniał. Bo to jest bardzo ważna sprawa. Z powodu tego orzełka, proszę sobie wyobrazić, we Francji, w Armii Błękitnej wybuchł bunt. A to dlaczego? A to do któregoś razu, jak to jest w wojsku, czyta się rozkaz dzienny. I oficerowie, tak jak się oficer francuski czyta, z dniem dzisiejszym usunąć z czapek orzełki, prawda? Te przywiezione z Ameryki, prawda? Bo wprowadza się nowe dla całej Armii Błękitnej. W tył rozejrz się, a ochotnicy z Kanady stoją, raczej stoją z Ameryki, nie wykonują rozkazu. Cały dzień stali i rozkazu nie wykonywali. Wojna jest, a to wojsko nie chce rozkazu wykonywać. Ale dowiedzieli się, o co chodzi, dlaczego. I Francuzi zrozumieli, jaką ważność ma dla tych ochotników z Ameryki właśnie ten orzełek. I ustąpili, pozwolili im ten orzełek dalej nosić. I mamy fotografię z Francji, czy potem z Polski. I bardzo łatwo jest rozpoznać ochotników z Ameryki. Bardzo łatwo na tych fotografiach. Właśnie po tym orzełku, jakie oni na czapkach nosili. I proszę bardzo, pojawiają się rogatywki już, bo pierw mieli takie okrągłe kanadyjskie czapki, a już pojawiają się rogatywki i oczywiście te orzełki. No i 21 listopada 1917 roku w obozie w Niagara on the Lake wizytę złożył Ignacy Jan Paderewski. Była to uroczystość wręczenia dla jednego batalionu sztandaru, który zresztą wykonała właśnie ta sokolica z Chicago, Agnieszka Wisła. Młoda dziewczyna, ale słuchajcie, miała temperament, była przedsiębiorcza i w tamtym czasie ona założyła prywatną firmę. To był ewenement, bo kobiety w tamtych czasach biznesów raczej same nie prowadziły. A ona założyła własną firmę, właśnie wykonywała proporce, sztandary i jeden z takich sztandarów wykonała dla drugiego batalionu tutaj w Niagara on the Lake. Wisła. Tak, Agnieszka Wisła, ładne nazwisko, prawda? Bo ona w rzeczywistości nazywała się Wisła. Ale potem to się po prostu tak spoczyło, że została jako Wisła. Proszę Państwa, w tym obozie w Niagara on the Lake we wrześniu 1918 roku niestety dotarła do tego obozu pandemia światowej takiej grypy o nazwie Hiszpanka. I w wyniku tej grypy zmarło 41 ochotników. Ale proszę popatrzeć, przez ten obóz przewinęło się ponad 22 tysiące ochotników. Zmarło tylko 41, tylko. Brytyjczycy byli naprawdę bardzo dobrze zorganizowani. Jak tylko się pojawiły pierwsze zachorowania, natychmiast po prostu osobny rejon stworzyli, taki szpital polowy. Sami lekarze, którzy pomagali leczyć tych chorych, byli bardzo narażeni, ale naprawdę dzięki temu rozmiar po prostu śmiertelnych zejść był w sumie niewielki. Ale to jest bardzo smutny moment, kiedy przy kościele katolickim świętego Wincentego właśnie Niagara on the Lake po prostu koledzy kopią groby dla swoich zmarłych kolegów. I dzisiaj w tym miejscu jest cmentarz. Bo tych 41, którzy zmarli, część rodziny zabrały do Stanów Zjednoczonych, a 25 ochotników zostało tutaj na zawsze. I tak ten cmentarz wygląda dzisiaj. Jest to jedyny
polski cmentarz wojenny na kontynencie amerykańskim, cały, od Ameryki Południowej po Amerykę Północną. Jedyny polski cmentarz wojenny na kontynencie amerykańskim. I co jest ciekawe, że ten malutki teren należy do państwa polskiego. 2 lata temu to odwiedził ten cmentarz prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Dla nas, dla naszej organizacji to była wielka sprawa, bo wcześniej Rada Minister Obrony Narodowej, nie mówiąc o premierze, a prezydent przyjechał. I to było w kwietniu. W Kanadzie to jest z pogodą o tej porze, nie, dobrą pogodę nie jest łatwo, ale akurat tego dnia piękna, cudowna, słoneczna pogoda była, naprawdę. Także, a tutaj co roku, pierwszą niedzielę czerwca ma miejsce tak zwana pielgrzymka do Niagara-on-the-Lake. I weterani polscy, amerykańscy, kanadyjscy tu się spotykają, mnóstwo harcerzy polskich. Wielka, wspaniała uroczystość jest każdego roku właśnie tu w Niagara-on-the-Lake. No i proszę Państwa, tu można dużo opowiadać. Faktem jest, że napływ tych ochotników był tak duży do tego obozu, że oni się tam nie mieścili. Był wielki problem, gdzie ich po prostu mieścić. To w starych, na przykład nieczynnych fabrykach, budynkach szkolnych, ba! Nawet w ratuszu miejskim po prostu umieszczono polskich ochotników, a później doszło nawet do tego, że to miasteczko było takie, miało charakter letniskowy. Bogaci Kanadyjczycy sobie tam domki letniskowe budowali, a na zimę te domy po prostu zamykali, stały puste. To na prośbę władz miejskich, to ci właściciele tych domków oddawali je polskim tym rekrutom, dawali klucze do nich. No, trochę się bali, co to będzie. Co się okazało, proszę Państwa? Żadnych zniszczeń, w doskonałym stanie. Po prostu polscy rekruci zachowywali się nadzwyczaj kulturalnie. No, Kanadyjczycy byli w tym urzeczeni. Do dnia dzisiejszego jest tak doskonała opinia o Polakach i właśnie o tych rekrutach z tamtego, którzy 100 lat temu tam byli, że oni z pokolenia na pokolenie to przekazują. I naprawdę Polacy są bardzo mile widziani właśnie w tym miasteczku. I teraz tak, ostatecznie do Francji z tego obozu wysłano 20 720 ochotników. 20 700. Jeżeli Państwo po dzisiejszym spotkaniu zapytają, że było 20 tysięcy ochotników z Ameryki do Armii Polskiej, Francji, będzie bardzo dobrze, super, 20 tysięcy. A te 20 tysięcy, jak się okazuje, to było więcej niż liczebność legionów polskich przy Armii Austro-Węgierskiej. 3 brygady legionów, cały czas się tutaj mówi legiony Piłsudskiego, to jest błąd historyczny. Nie było legionów Piłsudskiego. Józef Piłsudski dowodził 1 brygadą, nie całymi legionami. On tylko 1 brygadą. 2 brygadą Józef Haller, generał Zieliński. I proszę Państwa, legiony polskie przy armii austro-węgierskiej w apogeum ich rozwoju, a na końcu 1915 roku liczyły około od 16 do 16,5 tysiąca legionistów. O legionach jest bardzo głośno, mówi się mnóstwo opracowań historycznych, a jakże? A legiony były tworzone na ziemiach polskich, na terenie Galicji. Bardzo łatwo było o rekruta. A wychodźstwo w Ameryce 7000 kilometrów od ziem polskich. 7000 kilometrów. Oni się potrafili tutaj zorganizować, wyszkolić. Zostawili Amerykę. Oni mogli tu zostać. Mogli po prostu dorabiać się. Przecież tak chcieli do tej Ameryki wyjechać, prawda? Żeby polepszyć swój byt. Ale oni tą Amerykę zostawiają i na ochotnika zgłosili się do Armii Polskiej i na front pod kulę. Dlaczego? A bo to jest właśnie marzenie
o tej wolnej, niepodległej Polsce. Oni spełniali swoje marzenia, ale spełniali też marzenia swoich ojców, swoich dziadków. I oni byli szczęśliwi, że jest ten moment, że oni mogą w polskim mundurze walczyć o niepodległość Polski, a nie w jakimś obcym rosyjskim czy niemieckim, prawda, znienawidzony. I to była wielka sprawa. Ich aż 20 tysięcy. Ale oni z historii Polski zostali jakby wyrugowani, tak pod dywan gdzieś zamieceni. Taki, ja to mówię, że to jest taki jakby inny rodzaj żołnierzy wyklętych. Smutne, ale prawdziwe. Pierwszy transport, bo oni tak nie od razu, sukcesywnie, bo trening w Niagara on the Lake trwał 2 miesiące. Po dwóch miesiącach pierwszy transport wyjechał, proszę bardzo, 15 grudnia 1917 roku. Tu ochotnicy idą na stację kolejową Niagara on the Lake i transportami kolejowymi do Nowego Jorku, tutaj na statki i do Francji. I tak sukcesywnie, prawda, wysyłano ich do Francji. Mieli ogromne szczęście. Dlaczego? Żaden transport, żaden statek, który wiózł ochotników z Ameryki, nie został storpedowany na Atlantyku przez niemieckie łodzie podwodne. Wszyscy szczęśliwie dopłynęli. I proszę bardzo, pierwszy transport przybywa 28 grudnia 1917 roku do Bordeaux. Widzimy, z trapu schodzą ochotnicy z Ameryki, jeszcze w tych granatowych kanadyjskich mundurach, ale już z polskim sztandarem, jeszcze czerwono-białym, bo tak te barwy wtedy używano. Proszę Państwa, ci ochotnicy przybyli w niezmiernie ważnym momencie. Dlaczego? Ta armia we Francji, ona była tworzona od czerwca. Przez pół roku do grudnia, wiecie ile zgłosiło się ochotników do tej armii polskiej we Francji? 820. Przez pół roku. Czyli to jest niepowodzenie, to jest klapa. I Francuzi całkiem poważnie myśleli o tym, żeby już sobie dać spokój z tą armią polską, no bo nie widzą efektów rekrutacyjnych. Czyli zamknąć tą imprezę. Dopiero systematyczny napływ, transport za transportem ochotników z Ameryki, proszę powiedzieć, do końca maja 1918 roku ze Stanów Zjednoczonych przypłynęło ponad 15 tysięcy już przeszkolonych tych ochotników. 15 tysięcy. I Francuzi widzą, o, naprawdę coś się zaczyna dziać. I ochotnicy z Ameryki uratowali tą armię polską we Francji. Uratowali całą ideę. Gdyby nie oni, tej armii prawdopodobnie by nie było. I nie byłoby legendy generała Hallera, bo tu generała Hallera jeszcze nie ma. Dowódcą armii polskiej we Francji jest cały czas generał Archinald. Rok i 4 miesiące francuski generał dowodził tą armią polską we Francji. I Francuzi byli dowódcami, od dowódców batalionów wzwyż, to cała kadra była francuska. Obóz w Niagara on the Lake finansowali też Francuzi. Także mówię, bez Francuzów tej armii błękitnej by też nie było. No i przede wszystkim żołnierze, ochotnicy z Ameryki. Historycy jakoś nie zwracają na to w ogóle uwagi. O, widzimy tą pierwszą grupę w Bordeaux i kolejne grupy. Co dwa miesiące następna grupa, następna. A to już zdjęcie z Francji, szkoła podoficerska, już po przemundurowaniu. Bardzo łatwo rozpoznać oficerów, bo tylko oficerowie nosili rogatywki z daszkami. Natomiast niższą rangą to tylko same, można powiedzieć, te konfederatki, jakby tak, prawda? I z tyłu, proszę popatrzeć, to jest sztandar ochotników z Hamilton z Kanady. I ten sztandar zachował się i mamy go na wystawie sztandarów u nas w sali herbowej w Nowym Jorku. Ten sztandar jest. Ten sztandar ma przeszczeliny po kulach bolszewickich.
Bo ci ochotnicy mieli ten sztandar na froncie we Francji, a potem w czasie walk z Ukraińcami i bolszewikami. I przybieli go potem ze sobą z powrotem do Kanady, bo akurat Hamilton to jest z Kanady. Ale przetrwał też tam. No i nasi chłopcy z Ameryki po orzełkach tych z Niagara Odlegu łatwo ich rozpoznać w czasie ćwiczeń we Francji. To jest ciekawostka, zdjęcie kapelanów wojskowych. Proszę Państwa, w całej Armii Błękitnej było 22 kapelanów na całą armię, a 19 z tych kapelanów pochodziło z Ameryki. To byli polscy duchowni z Ameryki. Przeszli oczywiście też trening Niagara on the Lake. W czasie walk we Francji, czy potem w Polsce, kilku z nich zostało nagrodzonych najwyższym odznaczeniem wojskowym, bojowym, orderem Virtuti Militari. Dlaczego? Oni pod ogniem nieprzyjaciela czołgali się do ciężko rannych żołnierzy na przedpolu i udzielali im ostatniej posługi kapłańskiej. Za to byli odznaczeni właśnie orderem Virtuti Militari. I tu jeden z nich, ksiądz Dekowski, proszę bardzo, on został oznaczony właśnie orderem Virtuti Militari. Powrócił do Ameryki, pracował w Stanach Zjednoczonych, blisko koło Buffalo i napisał po prostu testament, że chce być pochowany z tymi ochotnikami, którzy zmarli w Niagara on the Lake. I jest pochowany u stóp, tam jest taki, jak pokazałem wcześniej, jest taka jakby góralska chatka, ołtarz i przed ołtarzem on jest właśnie ksiądz Dekowski pochowany. Lipiec 1918 rok, pierwszy pułk strzelców polskich Armii Błękitnej. W 70% złożony z ochotników z Ameryki wyrusza na front. Generała Hallera jeszcze nie ma we Francji. Nie ma. W walkach 100 lat temu ginie 10 lipca w nocy, z 10 na 11 lipca porucznik Lucjan Chwałkowski. Jeden z tych straceńców, co pierwszy kurs oficerski w Kanadzie skończył. No tu w czasie rozpoznania na przedpolu Niemcy otworzyli ogień z artylerii i pocisk artyleryjski urwał mu rękę. Został ciężko ranny. No ale takie sytuacje zdarzają. Człowieka by uratowali. Ale niestety zanim go ściągnęli po prostu z pola, on się wykrwawił. No i jego ostatnie słowa były: to dla Polski. I zmarł. Porucznik Lucjan Chwałkowski. Proszę Państwa, generał Haller, tak okrzyczany jako twórca Armii Polskiej we Francji, dopiero 6 października 1918 roku składa przysięgę jako dowódca Armii Polskiej we Francji. A do tej pory ochotnicy z Ameryki walczyli na froncie, równe 80 z nich zginęło. Tak? Generał Haller nie miał nic wspólnego z rekrutacją tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady do Armii Polskiej we Francji. Podkreślam, Armia Polska, nie Armia Hallera, nie. Tu plakaty, jakie Benda tworzył, to była Armia Polska we Francji. Hallera jeszcze nie było. I popatrzcie, 6 października generał Haller, który z Rosji przyjechał, przez Murmańsk, przez Anglię, dotarł do Francji i tutaj Komitet Narodowy Polski w Paryżu awansował go na generała i zostaje dowódcą tej armii. On był brygadierem, dowodził brygadą. Nigdy wcześniej nie dowodził tak dużym związkiem operacyjnym, jak jest armia. Ale miał cały sztab wysokich oficerów francuskich. Oni, można powiedzieć, no, zarządzali tą całą armią. Ale dowódca polski jest skazany ze względów takich nawet wizerunkowych. Dobrze, że Polak jest naczelnym dowódcą tej armii. Generał Haller nie zdążył dowodzić żadną operacją wojskową na froncie we Francji. Dlaczego? No bo miesiąc później zakończyła się wojna. Nie zdążył. Ale za to cały splendor po zakończeniu wojny
to spadł na niego, no bo dowódca armii polskiej we Francji. I od tej pory cały czas była nazwana armia Hallera, a potem wręcz, że on stworzył tą całą armię. Dlatego ja tutaj mówię, jak było. I często dla historyków to jest takie małe trzęsienie ziemi, bo tak się zakodowało jakoś, jak armia polska we Francji, teraz armia Hallera, Haller ją stworzył i tak dalej. Nie? Na przykład rok temu, słuchajcie, w internecie czytam nagle, że Senat Rzeczypospolitej podjął uchwałę, że rok 2017 będzie obchodzony jako rok generała Hallera. Ja myślałem, że z krzesła spadnę. Mówię, a co to takiego generał Haller w 1917 roku dokonał? Czy to jest sprostowane, czy nie? Nie. W każdym razie, ja się śmieję, może dlatego, że w 1917 roku brygadier Józef Haller, dowódca drugiej brygady Legionów, złożył przysięgę na wierność cesarzowi Niemiec i Austro-Węgier. Pierwsza brygada z Józefem Piłsudskim na czele tej przysięgi nie chciała złożyć, zostali internowani, prawda? A Piłsudski uwięziony w Magdeburgu. Natomiast brygadier Haller złożył to, ja się śmieję, że może właśnie dlatego rok generała Hallera. Tak. Proszę Państwa, ta armia rzeczywiście potem się rozrosła, bo w marcu i kwietniu do Francji przyjechało z Włoch 37 tysięcy ochotników, Polaków. Skąd z Włoch? Byli to po prostu jeńcy polscy, którzy wcześniej przymusowo służyli w armii austro-węgierskiej i na froncie austriacko-włoskim w Alpach dostali się do niewoli. I wojna się skończyła, no oni wyrazili chęć, zaproponowano im, i oni wyrazili chęć, okej, wstępujemy do armii polskiej we Francji. 37 tysięcy ochotników polskich z Włoch właśnie przyjechało, do tej armii wstąpiło. I dzięki temu, prawda, liczebność tej armii gwałtownie wzrosła. I teraz rok, wiosna 1918 rok, armia polska, raczej 19 rok, armia polska we Francji wraca do Polski. Polacy bardzo chcieli, żeby drogą morską tą armię przerzucić do Gdańska. A Niemcy robili, pokonani Niemcy robili wszystko, żeby do tego nie dopuścić, bo oni wiedzieli, jeżeli armia polska wyląduje w Gdańsku, nie ma siły, Gdańsk będzie polski. Ale Niemcy jakoś no potrafili pozyskać Lloyd George'a, premiera Wielkiej Brytanii. No i w końcu doszło do tego, że ta armia polska we Francji miała zostać do Polski wysłana transportami kolejowymi przez Niemcy. Ale żołnierze nie mogli mieć broń. Mogli być w wagonach przejeżdżać, a broń miała być w zaplombowanych wagonach z tyłu. Prawda? Ale ta armia ze sobą przywiozła również, proszę popatrzeć, francuskie czołgi typu Renault, samoloty, a więc zupełnie, absolutnie nowoczesna broń jak na owe czasy, zupełnie nowe rodzaje, broń pancerna i broń lotnicza. I ta armia błękitna, jak przyjechała do Polski, to była najlepiej wyszkolona i najlepiej wyposażona polska formacja wojskowa na owe czasy. Ale bardzo szybko została rozformowana, zlikwidowana. Bo ta armia przybyła w kwietniu i maju, w tych dwóch miesiącach transportami. A już 1 września wyszedł rozkaz o likwidacji tej armii. Dlaczego? No bo na jej czele stał generał Józef Haller, a zwierzchnictwo polityczne nad tą armią miał Komitet Narodowy Polski w Paryżu, na czele którego stał Roman Dmowski. A to był polityczny przeciwnik Józefa Piłsudskiego, który w tym czasie był naczelnikiem państwa i naczelnym wodzem. I dlatego zrobiono wszystko, prawda, żeby tą armię błękitną zlikwidować, żeby to nie było zagrożenie dla pozycji, prawda, Piłsudskiego. I tą armię rzeczywiście porozrzucano oddziały po różnych jednostkach, w różnych miejscach. Niestety. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na oficera Jan Bartmański.
To jest, państwo może przypominają, szkolił te drużyny bojowe Sokolstwa Polskiego. To był kapitan rezerwy z Armii Austriackiej, ale w Ameryce wyszkolił bardzo dużo sokołów. I on potem w Armii Błękitnej doszedł do stopnia podpułkownika. I w czasie walk z bolszewikami, kiedy Armia Polska cofała się spod Kijowa, pod naporem tej właśnie Budnionego, dostał się do niewoli bolszewickiej. Zginął straszną, męczeńską śmiercią. Bolszewicy zrobili mu na nogach krwawe, generalskie lampasy. Zdziczenie, barbarzyństwo bolszewickie. Niezwykle zasłużony dla czynu zbrojnego właśnie ten oficer Jan Bartmański. Należy o nim pamiętać, bo jest przykład właśnie wielkiego poświęcenia, wielkiego patriotyzmu ochotnika z Ameryki. Były też ochotniczki z Ameryki. Garnęły się bardzo, sokolice, ale jak już mówiłem, do armii nie brano dziewcząt jak dzisiaj. Helena Paderewska, żona Paderewskiego, zorganizowała taką, stworzyła taką organizację Polski Biały Krzyż. Nie mogła być organizacja Polski Czerwony Krzyż, bo jeszcze nie było państwa polskiego. To nazwa zaszczyrzona. No to Polski Biały Krzyż. I grupa 60 dziewcząt, sokolic, przeszła w Nowym Jorku specjalny kurs w najlepszych szpitalach amerykańskich. Kursy oczywiście, no pielęgniarstwa. Wśród nich była jedna sokolica ochotniczka z Chicago, Agnieszka Wisła. I te dziewczęta, jak skończyły ten kurs, to te świadectwa ukończenia tego kursu otrzymywały w Irving High School. To jest, jak jest dom weterana, gdzie jest nasza siedziba na Manhattanie, dosłownie tak po drugiej stronie ulicy, tak na skos, ta szkoła do tej pory, ten budynek stoi, gdzie te nasze dziewczęta właśnie te dyplomy otrzymywały. A tu widzimy, one, wysłano je potem do Francji, musiały zdawać egzaminy przed Wojskową Komisją Francuską. Wszystkie doskonale egzaminy zdały. Lekarze francuscy byli pod wrażeniem. I potem skierowano je właśnie do szpitali tych polowych na terenie Francji. To było bardzo ważne, bo często w tych szpitalach spotykały rannych polskich żołnierzy. I ta grupa tych dziewcząt została przewieziona potem też do Polski. Pracowała między innymi w szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. A niektóre z nich były wysyłane w takich misjach na front. Zawoziły głównie medykamenty, a nawet upominki dla żołnierzy. Jedna z nich właśnie Agnieszka Wisła. O, tu ona stoi, Agnieszka Wisła. Zimą, w grudniu 1919 roku dotarła, cały wagon przywiozła, upominków świątecznych, które z Ameryki przyszły. I ona te upominki pilnowała i cały wagon tych upominków zawiozła, wiecie gdzie, na front. A front wtedy stał nad rzeką Berezyną. Tą historyczną Berezyną, jak armia Napoleona w 12 roku cofała się spod Moskwy, tam jak się ten most jeden ciągle załamywał, jest znany obraz, to nad tą Berezyną stał front polsko-bolszewicki. Jak ona opisuje, jest jej wspomnienia, jak ci żołnierze polscy wyglądali, bo to mróz, śnieg, a oni byli bardzo, bardzo licho umundurowani, a tu nagle w tych warunkach, słuchajcie, z Ameryki przybywa wagon z podarunkami. To było dla żołnierzy to autentyczna, prawdziwa gwiazdka z nieba była. Proszę Państwa, w tych misjach trzy ochotniczki z Ameryki oddały swoje życie, ponieważ te podróże odbywały w wagonach kolejowych, zwykłych, towarowych. One były brudne, nabawiły się tyfusu i zmarły. Trzy dziewczyny, właśnie ochotniczki z Ameryki, oddały swoje życie też za Polskę. A to zdjęcie zrobione
na Zamku Królewskim w Warszawie i z Heleną Paderewską, właśnie twórczynią tej organizacji Polski Biały Krzyż. A tutaj właśnie jak one się opiekują rannymi żołnierzami w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. Była też grupa Szarych Samarytanek z Ameryki. One były później bardzo, bardzo zasłużone przy rozdziale pomocy charytatywnej, żywnościowej, którą tutaj zorganizował dla Polski Herbert Hoover, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. On uratował od głodu naprawdę kilka milionów ludzi, bo Polska była straszliwie wyniszczona wojną. Głód po prostu wręcz był. I Herbert Hoover na prośbę Ignacego Paderewskiego. Ciekawa sprawa. Kiedyś młody Herbert Hoover, to z rodziny kwakrów, bardzo biedny, ale zdolny, dostał się na takie bezpłatne studia, jako bardzo zdolny student do Stanford University. I tam jako student dowiedział się, że do Ameryki, do Kalifornii przyjeżdża światowej sławy pianista Ignacy Jan Paderewski. On wpadł na pomysł, żeby trochę grosza zarobić, że zorganizuje koncert Paderewskiego. No udało mu się dotrzeć do mistrza Paderewskiego i umówili się, prawda, że dochód jaki zarobi i tak dalej, mistrz Paderewski otrzyma. Ten zapał bardzo mu się tego młodego studenta spodobał. Zgodził się na to, proszę Państwa, wtedy Stanford to była taka no dziura. Mało było tam ludzi o wyrobieniu muzycznym i tak dalej. Także ten koncert skończył się klapą, że właściwie on nie mógł, no bardzo, bardzo się zadłużył się przez to. A miał jeszcze kontrakt, musiał mistrzowi Paderewskiemu wypłacić i on był załamany, ale powiedział Paderewskiemu, co jest, a mistrz Paderewski i tak, zrozumiał tą sytuację młodego studenta, nie chciał, żeby mu tam żadnej zgodnie z umową, co już jakiś czas płacił za to, mówi, nie, to co, cokolwiek, te pieniądze, jakie ci zostały, daj na jakiś dobroczynny cel. I ten młody student wziął to sobie do serca, jak skończył studia, on inżynier górnictwa, wyjechał do Chin, jako inżynier górnictwa, jakiś firma, jak zobaczył, jak potwornej biedzie Chińczycy, że jaka tam jest klęska głodu, on zaczął organizować pomoc dla głodujących ludzi, bo jako kwak był bardzo wrażliwy właśnie na sytuację ludzi. I on zdobył doświadczenie. I potem jak pierwsza wojna światowa skończyła się, on organizował pomoc żywnościową na przykład dla Belgii. I jak Paderewski został tym premierem Polski, to z gazet Paderewski się dowiedział, że właśnie tutaj Hoover organizuje pomoc żywnościową dla Belgii. Przypomniał sobie właśnie tego studenta. Skontaktował się z nim. Hoover przyjechał do Polski i Paderewski powiedział, w jakiej sytuacji jest Polska. Ludność. Jakaś bieda. I Hoover naprawdę wysłał sztab oficerów. Bo jak Anglosasi działali, oni się zorientowali, jakie potrzeby są, stworzyli strukturę organizacyjną, nic nie było na żywo robione. A Hoover w tym czasie prawda, organizował zakupy żywności, ale już dokładnie wiedzieli, jakiej żywności, jaka ilość i tak dalej, jakie są potrzeby. I potem transport, za transportem szły nie tylko żywność, a także maszyny, na przykład włókiennicze dla łodzi, bo po prostu Rosjanie wywieźli po prostu wszystkie maszyny włókiennicze, a to ogromne skupisko proletariatu, to groziło po prostu wybuchem wręcz rewolucji prawie że komunistycznej. Maszyny przyjechały z Ameryki, transport bawełny z Egiptu i dzięki temu, prawda, rozładowano ogromne napięcie społeczne, a potem żywność. I szare Samarytanki, ochotniczki z Ameryki, Polki też przyjechały i pomagały tą żywność potem rozdzielać. Piękny przykład naprawdę tej kontaktów polsko-amerykańskich, właśnie misja pokojowa Hoovera. A tutaj
Przykład ofiarności Polaków w tamtym okresie. Taka, no, sprawozdanie skarbnika Wydziału Narodowego. Wydział Narodowy skupiał te największe organizacje polskie tutaj w Stanach Zjednoczonych. Wydział Narodowy. I proszę popatrzeć, przez rok czasu, nie będę od 16 sierpnia 18 do 30 września 19 roku. Przez ponad rok czasu zebrano prawie 4,5 miliona ówczesnych dolarów. Nie dzisiejszych, ówczesnych. To była ogromna suma. Naprawdę. I teraz sobie przypomnieć, wychodźstwo było 3 razy mniejsze niż obecnie. 3 razy mniejsze. O wiele, biedniejsze niż obecnie. Ale jaka ofiarność. Dzisiaj, gdyby tak było, żeby na przykład 4,5 miliona zebrać wśród Polonii, prawda? Oj, obawiam się, że byłoby ciężko. Byłoby ciężko, prawda? Proszę Państwa, wyliczenia, jakie tu próbowaliśmy po prostu robić, to w czasie pierwszej wojny światowej, w latach 14-20, do zakończenia tej wojny polsko-bolszewickiej, wychodźstwo polskie w Ameryce na różne cele polskie zebrało ponad 16 milionów ówczesnych dolarów. W przeliczeniu tak szacunkowo na dzisiejsze to jest około 400 milionów dolarów. 400 milionów dolarów. No? I to jest naprawdę, te liczby mówią za siebie, ale tego jakoś się nie pisze, nie publikuje się, prawda? Tego nie ma. A zatem naprawdę ci biedni emigranci, oni ostatnio jakieś swoje te centy rzucali, prawda? Ale byli biedni, ale byli, mieli gorące, polskie serca i dawali te pieniądze, bo wiedzieli, że inni są w jeszcze trudniejszej sytuacji, że sprawa polska wymaga tej pomocy. I to jakie żal jest ogromny, że o tym się nie pamięta. Tu jest moment, jak ochotnicy z Ameryki, część zginęła we Francji, potem w wojnie z bolszewikami. Niektórzy zostali w Polsce, nie chcieli już wracać, ale około 14 tysięcy wróciło potem. Tu jest 12,5, ale inne szacunki mówią nawet 14 tysięcy wróciło do Stanów Zjednoczonych. Tu jest moment, jak generał Haller przyjechał, prawda, na takie spotkanie przed wyjazdem. A tutaj ciekawostka, patrzcie. Leopold Krzyżak, tak zwany Babyk, najmłodszy ochotnik z Ameryki, z ojcem wyjechał. Matka się zgodziła, ale pod warunkiem, że co tydzień będzie pisał list. Proszę Państwa, te listy się zachowały i my mamy to do dzisiaj. To proste zdania, jak to po prostu chłopak młody pisze. I on otrzymał też odznaczenie ochotnika z Ameryki, bo był z ojcem. Był z ojcem. A potem został bardzo ważną figurą w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Pracował w Wydziale Oświaty w Jersey City i był sekretarzem generalnym całego stowarzyszenia. Leopold Krzyżak, ten właśnie. A jego popularnie wołano Babykiem. Co Polska dała ochotnikom z Ameryki? No, co mogła Polska dać? Biedna przecież była. Dała ochotnikom z Ameryki odznaczenie. Takie wyjątkowe. Krzyż ochotników z Ameryki. Patrzcie, ta biało-czerwona wstążka, jak ona przez ramię tam. Tego się nie spotyka w innych oznaczeniach, medalach, prawda? A właśnie, i tu widzimy 4 ochotników z Ameryki przed powrotem do Stanów Zjednoczonych. Każdy z nich ma to odznaczenie i oni byli szalenie dumni z tego odznaczenia. Bardzo. I oni sobie bardzo cenili to odznaczenie. I potem po prostu symbol tego odznaczenia to było na pieczęciach, na sztandarach i my go nosimy właśnie jako logo naszej organizacji. Na krawatach też, prawda? To jest na pamiątkę tego odznaczenia, jacy ochotnicy z Ameryki otrzymali.
maju 1921 roku, bo jak oni wrócili do Ameryki, to oni tworzyli takie, bo miesiąc czasu musieli kwarantannę obowiązkową przejść, Fort Dix koło Trenton. Miesiąc czasu, Amerykanie się bardzo bali chorób zakaźnych. A potem się rozjechali, ale adresami się wymienili. I tam, gdzie przyjechali, to oni zakładali jakieś kluby weterańskie, jakieś związki, stowarzyszenia o różnych nazwach. A potem skrzyknęli się i właśnie w maju 21 roku w Cleveland zjechali się i to był pierwszy taki zjazd założycielski Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. I tu mamy małą grupę właśnie tych weteranów na tym zjeździe. Agnieszka Wisła, też ta ochotniczka z Ameryki i też ma to odznaczenie, Krzyż Ochotników z Ameryki. Zdjęcie zrobione w Fort Dix koło Trenton. Ale proszę popatrzeć, to jest drugi walny zjazd Chicago, bo oni początkowo to rok w rok mieli walny zjazd swojej organizacji, a potem już co 3 lata. I tu na tym zdjęciu siedzi dr Teofil Strażyński, on został pierwszym prezesem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i zarazem był też prezesem Związku Sokolstwa Polskiego. Dwie ważne funkcje miał. A obok niego, w białej sukience, siedzi właśnie ta sokolica z Chicago, Agnieszka Wisła. Ona założyła w 1925 roku Korpus Pomocniczy Pań przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Niezmiernie ważna organizacja, bardzo zasłużona, szczególnie w latach depresji, wielkiej depresji gospodarczej tutaj w Ameryce, kiedy masę ludzi straciło pracę, oszczędności. Polscy weterani umierali z głodu na ulicach amerykańskich miast. A ona organizowała dla nich pomoc. Tworzyła takie schroniska weterańskie, żeby oni mogli mieć dach nad głową, coś zjeść. Właśnie i także ci, co byli chorzy, szukali gdzieś po jakichś tych basementach, dowiadywali się. No, bardzo, bardzo zasłużona organizacja, Korpus Pomocniczy Pań. Agnieszka Wisła była twórczynią tej organizacji. Dlatego, jak Państwo wiedzą, w tym roku w amerykańskiej Częstochowie żeśmy odsłonili tablicę pamiątkową na cześć właśnie doktora Teofila Strażyńskiego, twórcy tego czynu zbrojnego i pierwszego prezesa naszej organizacji i Agnieszki Wisły, bo ona właśnie sama była, można powiedzieć, weteranką, ale też potem ogromną pomoc niosła dla tych, którzy byli w najtrudniejszej sytuacji. Tak. A to jest sztandar całego naszego stowarzyszenia, wyszyty zresztą przez Agnieszkę Wisłę. I to dokładnie widać napisy, co na tym krzyżu jest. Swoim żołnierzom z Ameryki oswobodzona Polska. I nazwy Wołyń, Szampania, Lwów, Pomorze. Czyli te miejsca, gdzie ochotnicy z Ameryki brali udział w walkach. Proszę Państwa, ci weterani z Błękitnej Armii, oni wiedzieli, że jak sami nie zadbają o to, żeby ich ten czyn nie poszedł w zapomnienie, to nikt tego właściwie nie zrobi. I oni na początku lat 50. powołali do życia komisję historyczną. I Agnieszka Wisła weszła w skład tej komisji. I w 57 roku wydali książkę, którą zebrał materiały historyczne. I teraz, proszę Państwa, Jerzy Walter, on to zebrał, on to spisał. I książka o tytule Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce. I tam jest mnóstwo zacytowanych dokumentów i tych dokumentów dzisiaj w oryginale nie ma. One gdzieś no rozproszyły się, zaginęły. Ale oni to wtedy zebrali, spisali i to jest wielka, wielka sprawa, że oni właśnie to zrobili. Natomiast weterani z II wojny światowej, którzy po zakończeniu wojny nie chcieli wracać do komunistycznej Polski, wyjechali między innymi też na emigrację do Ameryki i weterani z pierwszej wojny, ci z Błękitnej Armii, swoją organizację otworzyli dla nich.
I oni wstępowali, ci weterani spod Monte Cassino, prawda, z Armii Krajowej, wstępowali do swapu. I ci z Błękitnej Armii potem już odeszli na Wieczną Wartę, już ich nie ma, ale ci weterani z II wojny światowej o nich pamiętali. I dla nich, jak Polska no, wyzwoliła się wreszcie z pęt komunizmu, dla nich postanowili postawić pomnik w Warszawie. Czynu zbrojnego właśnie Polonii Amerykańskiej. Autorem tego pomnika jest mistrz Andrzej Pityński, najlepszy, no, najsłynniejszy polski rzeźbiarz tworzący tutaj w Stanach Zjednoczonych. Autor pomnika Katyńskiego, prawda? I szereg tablic pamiątkowego mściciela w amerykańskiej Częstochowie na cmentarzu weterańskim. Piękna, wspaniała rzeźba. On właśnie, Andrzej Pityński miał osobisty stosunek do tego pomnika Kurzweil. Dlaczego? Jego dziadek był w Armii Błękitnej. Był ochotnikiem z Ulanowa nad Sanem, ale jak Armia Błękitna przyjechała do Polski, to taka grupa ochotników się zebrała i oni wstąpili do tej Armii Błękitnej już na terenie Polski. Jego dziadek Pityńskiego w tej armii był i ma mistrz Pityński ma zachowane zdjęcia dziadka właśnie w Błękitnym. I on po prostu, jak się mówi, czuł sprawę. I właśnie wyrzeźbił ten pomnik. No, straszny krzyk się podniósł, krytyka, szczególnie Gazeta Wyborcza szalała, że ten pomnik to jest kicz, bo to jest pomnik taki, no, kolorowy, prawda? Proszę popatrzeć, to, bo tam widać żołnierzy w błękitnych mundurach, a sztandar to jest naprawdę czerwone tło, prawda? Obraz tam Matki Boskiej Częstochowskiej, no jest... Takich pomników się w Polsce nie robiło. A mistrz Pityński po raz po prostu zrobił pomnik w pełnym kolorze. No to śmiano się, ojej, jakie artykuły wypisywano. A mistrz Pityński mówi, ha. Tylko, że tak, to nie jest pomnik malowany. Cały problem polega na tym, że on te kolory wydobył z brązu. Brąz jest tym materiałem podstawowym tej rzeźby. A on na skutek procesów chemicznych, które on zna, z brązu potrafił kolory takie wydobyć. To jest bardzo skomplikowane i trudne. I mistrz Pityński mówił, ja podniosłem poprzeczkę. Potraficie, zróbcie lepszy. Ja podniosłem poprzeczkę. I na przykład w amerykańskiej Częstochowie jest taka płaskorzeźba w przedsionku, Matka Boska Akowska. Prawda? Matka Boska trzyma w rękach małego chłopca poległego, który ma karabin przewieszony z tyłu tutaj hełm ten niemiecki z biało-czerwoną paską. I to jest w pełnym kolorze. Ale to jest wszystko z brązu, to nie jest malowane. Właśnie mistrz Pityński właśnie już wtedy eksperymentował i tą płaskorzeźbę tej Matki Boskiej Jakowskiej zrobił, a pomnik Armii Błękitnej, no to już jest naprawdę duża, wielka sprawa. I ten pomnik to ufundowała głównie Polonia Amerykańska, w znacznej mierze weterani z różnych placówek, okręgów, tak, ale też i inne organizacje, te stare i Sokolstwo, Związek Narodowy Polski, Zjednoczenie Rzymskokatolickie. Oni właśnie też dołożyli się tego. A strona polska postarała się, że postawili co? Tak? I pomnik stoi obecnie w Warszawie, w dzielnicy Żoliborz, przy Alei Wojska Polskiego. I jest taka ciekawostka, że chyba dwa bloki dalej, tam w głębi, z tyłu, gdzie te drzewa rosną, to został postawiony pomnik rotmistrza Pileckiego. Bo te budynki, które tam widać, są przedwojenne. To było przedwojenne osiedle oficerskie. I w jednym z tych budynków właśnie mieszkał rotmistrz Pilecki. I tam między innymi dał się Niemcom po prostu złapać i wyjechał do Oświęcimia i dalej już wiemy, prawda? No i tu jeszcze w 2000 roku nasza organizacja, żeby przypomnieć o tych ochotnikach z Ameryki, to raz, że postawili im pomnik weterani,
wydano wznowioną książkę, ta, która była w 1957 roku wydana. To jest teraz pierwsze krajowe wydanie. Potem weterani pomogli mi wydać książkę, bo napisałem historię po prostu weteranów polskich w Ameryce. Weteranów od powstania, można od Kościuszki Płaskiego, różnych powstań polskich, którzy tutaj w XIX wieku przyjeżdżali, a także potem ten czyn zbrojny. Pomogli mi to wydać, a potem też i przetłumaczyć na język angielski, wydać to w języku angielskim. A kilka lat temu, proszę Państwa, w naszym archiwum znalazłem starą fotografię z lat 50. grób Józefa Sierocińskiego. Stara fotografia. I czytam, że to gdzieś grób w Kamiennej Górze. Zaskoczony, zdumiony, z lat 50. Jakim cudem on tam się znalazł, w Kamiennej Górze? I proszę Państwa, znalazłem potem dokumenty mówiące, że rzeczywiście Józef Sierociński, ten komendant Szkoły Podchorążych Sokolstwa z Cambridge Springs, jeden z tych absolwentów, tych straceńców z Toronto, to on został w Polsce. Przeżył, był prezesem Związku Halerczyków, przeżył wojnę. W Warszawie miał piękne, śliczne mieszkanie, no ale w Powstaniu Warszawskim wszystko zostało zburzone, Niemcy rozkradli. I on wtedy z żoną zdecydował się wyjechać na tak zwane ziemie te odzyskane, ja mówię wyzyskane. W każdym razie i osiedlili się w Kamiennej Górze, miasteczko blisko granicy z Czechami. No i jego żona tam uczyła, była nauczycielką w miejscowym gimnazjum. No on pracował w zakładach liniarskich jako taki od księgowości. I potem niestety, wiesz, schodząc po schodach się potknął, upadł, złamał biodro, a w tamtych czasach złamanie biodra męczył się. Ponad rok czasu i zmarł. I proszę Państwa, dzięki tej starej fotografii myślę sobie, czy ten grób, czy jego grób się zachował. I tak sobie pomyślałem, nie napiszę do władz tych miejskich, urzędowych, no bo to wiadomo jak urzędnicy, żeby ich głowy nie zawracać. W internecie znalazłem po prostu nauczyciela historii, tam liceum ogólnokształcące w Kamiennej Górze. Tam czytam na imię, nazwisko znane mi, bo miałem kolegę na studiach po tym samym nazwisku. Okazało się tak, że to był on, kolega ze studiów, na kole historyków, żeśmy się znali. I on poszedł na cmentarz i po prostu z grupą młodzieży z koła historycznego szukali i znaleźli. Okazało się, grób się zachował. Po niemiecki taki nagrobek, ale tablica, że tu pochowany właśnie. Może dlatego, że było napisane adiutant generała Hlera, kawaler virtuti militari. I mimo, że grób był nieopłacony już od lat, ale sam fakt, że tutaj virtuti militari, to jednak coś Polakom mówiło, prawda? I ten grób się zachował. Nie zlikwidowali. No i my wtedy postanowiliśmy dla kapitana Sierocińskiego ufundować nagrobek i postawiliśmy warunek, żeby znaleźć kamień o błękitnym odcieniu. I tam pomogli nam znaleźć zakład kamieniarski i szukali tego kamienia, w Czechach znaleźli. Taki ładny, błękitny odcień granitu i wyryte również logo, słabo i pełna informacja, kim był, że był właśnie komendantem Szkoły Podchorążych Sokolstwa Polskiego w Cambridge Springs i ten nagrobek stoi i dzisiaj po prostu jest bardzo, ten grób jest dbany. Potem dom, gdzie mieszkał Józef Sierociński, tablicę pamiątkową zrobili, jeden z placów nazwali jego imieniem, w miejscowym muzeum wystawa była. Po prostu ta polska ludność, która mieszka na tych ziemiach zachodnich, oni mają przerwę. Bo te tereny ponad 700 lat były w rękach niemieckich, a ci są, przyjechali z innych stron, a tu wszystko takie obce jednak jest, nie?
A tu nagle mają kogoś, słuchajcie, ku ich zdumieniu, taką osobę, o którym oni pojęcia nie mieli, kim jest. I teraz, jak jest stulecie, zdjęcia tam przysyłają, jakie uroczystości odbywają, że tu młodzież przychodzi, tak? To tu się toczy swoim własnym życiem. Serdecznie dziękujemy, panie doktorze, za piękny wykład. Na pewno wiele tych pięknych wiadomości zostanie w nas. Myśmy się dużo nauczyli też. No cieszę się, cieszę się. Ja serdecznie też. Serdecznie dziękuję. Cieszę się, że pan się zgodził przyjechać do nas, podzielić się tymi wiadomościami. Na pewno wielu z nas po raz pierwszy tą historię słyszało, szczególnie tą historię właśnie polskich żołnierzy, polskiej armii, która stąd wyszła, jak się tworzyła, i to jest naprawdę bardzo, Sokolich. Tak. Także serdecznie za to dziękuję.